Okej, hej, czy witajcie w nas bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Macie najlepszy komentarz w ogóle, zobaczcie, dzisiaj co spawnowałem przy biomie grzybowym. Ale to nie zmienia faktu, że lecimy do moda, co ten mod dodaje. Ten mod dodaje tak, nowy świat, przede wszystkim w sumie nie jest on zbyt ciekawy, więc nie wiem, czy w ogóle wam go przedstawię. Po prostu taki nowy świat, jest on po prostu working progress. No i przede wszystkim moby. Moby, które są naprawdę ciekawe, ponieważ są to dinozaury, które są po prostu w Minecrafcie dodane i już są naprawdę dobrze odwzorowane. Więc nie tak jak ten świat, ale bardzo, bardzo fajnie. Więc zobaczcie, na pierwszy ogień idzie Baryonyx. I jeżeli będę źle to przedstawiał, to sorry. Zmieniłem sobie game moda, żeby po prostu wam to przedstawiać, a które moby atakują, a które nie. Więc ten pierwszy, jak widzicie, atakuje. Moby w tej modyfikacji są naprawdę silne, więc uważajcie. Ja polecam w ogóle na początku zjeść sobie koksa, tak od razu, ponieważ no, będzie wam trudno pokonywać te moby w tamtym świecie. No i co tu mamy? Mamy tutaj Cipi Tati, który nie jest w ogóle wrogim mobem, naprawdę wygląda śmiesznie, ale w sumie wiecie co, powiem wam, że model mi się bardzo podoba. Te skrzydła są genialne. No i on nie jest agresywny, zabijamy go na hita diamentowym mieczem, nic wielkiego nie dropi. Taki zwykły mob, jak to po prostu lata. Następnym jest to Compsognathus. Jak mówiłem, sorki, jeżeli będę to źle czytał. No i ten też nie jest agresywny, jest to taki mini mob. Nie jest zbyt trudny, wydaje takie piszczące dźwięki. Uderzyłem go 3 razy łapką, czyli ma 3 HP, no nie jest zbyt mocnym mobem. Przejdźmy teraz do Trodona, w końcu jakaś nazwa, którą mogę wymówić. Zespawnujemy sobie go, no i on atakuje tylko i wyłącznie moby takie mniejsze, które są mniejsze od niego. Atakuje, jak widzicie, kurczaki tylko i wyłącznie, ponieważ one są takie jakby do zjedzenia. Nie jest on agresywny i dropi on piórka. Następnie jest to Dromaeosaurus. Udało mi się w końcu przeczytać na raz. No i on też nie jest agresywny i też atakuje, z tego co wiem, kurczaki. Model ma naprawdę ciekawy, wygląda naprawdę spoko. Jak widzicie, prawie każdy taki mniejszy mob zabija przede wszystkim kurczaki, bo one najłatwiejsze są do zjedzenia. On też nie jest agresywny, nawet jak go zaatakujemy. No i pada na 2 hity uderzenia mieczem diamentowym. Następny jest to Quetzalcoatlus. Boże, te nazwy... Ja nie mogę, czasami myślę, co miał autor tej modyfikacji na bani. A może to są prawdziwe, nie wiem, w sumie po angielsku to się nie znam, jak było po polsku, to bym wiedział. Bo naprawdę po angielsku dinozaurów znać to jest masakra. Zobaczcie na to, ale piękny dinozaur. Może troszeczkę jest za płaski, taki prosty cały czas, wygląda troszeczkę jak... Wygląda troszeczkę jak taki, wiecie, taki bocian, tylko troszeczkę ma skrzydła dalej. No i sobie spróbujemy go zabić. Ciekawe, czy da się go dokładnie tutaj zabić. Nie wiem, czy w ogóle trafię. Dobra, trafiłem. No i nie dropi nic, ale naprawdę spoko wygląda. Następny mob jest to Megalodon, który, jak widzicie, jest waleniem morskim. Po prostu jest to morskim mobem, który się spawnuje właśnie w morzu. Jest on ogromny, jak to wiecie, były dinozaury. No i jak widzicie, po tym, jak nie jest w wodzie, po prostu umiera. Jest on agresywny, naprawdę. Następnym naszym dinozaurem jest to Massopondylus, z tego co dobrze czytam, mam nadzieję. No i jak widzicie, on jest już większy. Nie jest jakiś strasznie, może brzydki, jest, jak widzicie, powolny. Zmienimy sobie game moda i zobaczymy, czy nas atakuje. Nie atakuje nas, ale gdy go zaatakujemy, okej, też nas nie atakuje, czyli taki normalny, roślinożerny mob. No po prostu roślinożerny dinozaur, nic wielkiego nie robi. Jest to Spinosaurus, chyba tak czytam to. I tak, to jest Spinosaur. Okej, dobra, nie. Już nie chcę zginąć jeszcze raz, bo mam daleko spawna. Czekajcie, nie. Ja sobie ucieknę. Zobaczymy go z daleka. Zjem sobie koksa, dawaj mi koksa. Zobaczcie, jaki on jest wielki, oh my god. Dobra, spróbujmy go sobie zabić na koksie, zobaczymy. W końcu moby w Minecrafcie, które są naprawdę trudne, zobaczcie. Oż ty gnoju, ty, kurde. Ja nie wiem, czy ja go zabiję, czy on nie zabije, bo zaraz mi się skończy regeneracja i będzie po mnie. Dobra, jest. Co on dropnął? On dropnął naprawdę piórka, dropnął. God damn it, taki duży mob dropnął piórka, ale widzieliście? Naprawdę kozak. Następnym mobem jest to Cryoplohororarus, coś takiego. I zgaduję, że też będzie ogromny, no może nie aż tak ogromny. Jak widzicie, nie jest zbyt trudny, zadaje nam tylko po jednym serduszku. No i ma mało życia, ponieważ zabiję go na 2 hity. No i przejdźmy teraz do największego kozaka. Żartowałem, ten już był. Przejdźmy teraz do największego kozaka. To wiecie, takie, zrobiłem takiego, kurczę, taki żart śmieszny, że haha, już był i w ogóle super, 2 na 10. I teraz mamy Tyrozaurusa, czy jak mu tam. Jest to, jak widzicie, bardzo szybki mob. Zobaczcie, jak go trudno trafić. Zobaczcie, jak on szybko, nie wiem, on biega, czy on pływa, nie wiem, co on... On chyba miał być normalnie w wodzie, ale jak widzieliście, był naprawdę trudny. I chciałem wam jeszcze przedstawić innego moba, właśnie ten. On jest naszym przyjacielem. Ten malutki,
on jest taki jak wolf, czyli po prostu jak nasz wilk. Możemy go oswoić bardzo łatwo, atakuje też małe moby takie jak chickeny, czyli nasze kurczaki, dropi piórka, no i po prostu jeżeli go zaatakujemy, to on nas też zaatakuje, ale jest po prostu przyjazny, tak samo jak wilki, będziemy mogli go oswoić, chyba też z kościami, bo to jeszcze nie jest dopracowane, chociaż w sumie takie dinozaury też by jadły kości. Naprawdę fajnie to wygląda, więc musimy go oswoić tylko i wyłącznie kurczakami, będziemy mieli własnego dinozaura. I tam został ten świat, którego raczej nie uda mi się zrobić, ponieważ jest on bardzo trudny do włączenie raz działa, raz nie. Jeżeli tak, to widzicie go teraz na ekranie, jak wygląda. Jeżeli nie, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, nas tego się nie pojawi już niedługo. Strzelcie łapkę, jeżeli wy też lubiliście dinozaury. Ja kiedyś się naprawdę jarałem z dinozaurami. Naprawdę czytałem pełno książek o dinozaurach. Myślałem, że one istnieją tak naprawdę. Będę miał własnego dinozaura. Może to było smoku? Nie wiem, nie pamiętam. Ale to nie zmienia faktu, że strzelcie kciuka, jeżeli wam się podobało. Napiszcie komentarz, jeżeli chcecie być na następnym odcinku. No i subujcie, jeżeli chcecie widzieć następne odcinki. Trzymajcie się i cześć, do następnego. Bye.